Trzymać się w rezerwie na wszelki wypadek, jako koło zapasowe. Zainteresowane i oddanej dziewczynie nigdy by coś takiego nie przyszło do głowy. Witaj serdecznie, z tej strony Paweł Grzywocz, a w tym nagraniu dowiesz się, co robić, gdy dziewczyna po trzech miesiącach relacji jedzie z kolegą na wczasy sam na sam, albo jedzie z kolegami w góry, lub idzie z kolegą na wesele sam na sam. Poznasz różnicę między zazdrością a brakiem szacunku. Oraz odkryjesz, jak upewnić się, czy dziewczyna tylko zabija z tobą czas i trzyma cię w rezerwie. Posłuchaj poniższej historii czytelnika, ponieważ zawiera ona bardzo interesujące obserwacje na temat niespójnego zachowania dziewczyny, które zaczęło się ujawniać po trzech miesiącach bardzo dobrego zachowania. Oto historia. Cześć Pawle. Z dziewczyną wszystko toczy się idealnie. Spotykam się prawie 3 miesiące, 15 randek za sobą. Akceptuję spotkania, dotyka, łapie za rękę, całuje, sama już inicjuje spotkania. Spotykamy się raz na tydzień, a co 2-3 tygodnie ona sama wychodzi z inicjatywą. Coś mi podarowała, zorganizowała randkę, ugotowała mi coś, zaprosiła do domu, mówiła też o tym, że przedstawi mnie przyjaciółce, mówi o jakichś przyszłych wspólnych podróżach i tak dalej. No ale nie ma żadnych pytań około związkowych. Co czuję do niej, dokąd to zmierza i tym podobne. Czasami mówi, że po dwóch, trzech miesiącach to mało czasu, aby kogoś dobrze poznać. O facetach mówi mniej... Ale gadała, jak to się spotyka na rower ze swoim kumplem z pracy i o zgrozo w sobotę też. Spotkania te były regularne, raz, a nawet dwa razy w tygodniu. Czasami mi też wysyłała zdjęcia z tych rowerowych spotkań. Oczywiście nie mówiła, z kim była. Dopiero na spotkaniu opowiadała, od jakichś dwóch tygodni prawie nie mówi nic o tym gościu i że z nim gdzieś jeździ. Zrobiłem coś takiego, że mam też koleżankę i zacząłem o niej opowiadać i że się z nią spotykam. A gdy ona powiedziała o rowerze z tym gościem, to pogratulowałem miłego spędzonego czasu i cieszyłem się, że udała ci się randka. Trochę się zdziwiła i mamrotała, jaka randka. Fakt, że od tamtego czasu nic nie mówi. I teraz, mimo iż wszystko z nią jest fajnie, to zaczęła mi mówić, wcześniej o tym już wspominała, ale bez szczegółów, że w sierpniu ma zaplanowaną kilkudniową wyprawę konną w Beskidach z przewodnikiem i z jej innym kolegą. On chyba ją zaprosił jeszcze przed tym, jak zaczęliśmy się spotykać. Będzie z nim praktycznie sam na sam. Ja nic nie reagowałem. Zaczęła mi dodatkowo o nim opowiadać, że jest tak jak ona dentystą, że jest spoko i była kiedyś u niego w domu jego rodziców, który wart jest 8 milionów złotych, że ma dzianych rodziców itd. Nie wiem po co mi to mówiła, ale ze wszystkim się zgadzałem. I pytanie, nawet jak będę miał już z nią ustalony związek i wyłączność, co mnie dziwi, że po trzech miesiącach nawet o tym nie wspomniała, to czy reagować na jej wyjazd z innym facetem na kilka dni sam na sam w góry na jazdę konną? Zapewne nie mogą jej bronić tego, ale jeżeli sama z tego nie zrezygnuje lub nie zaproponuje mi dołączenie, to chyba zakończę taką relację, bo jak dla mnie to nielojalne, ja bym odwołał taki wypad, jakbym miał podobną sytuację. Jest konserwatywna i trochę zamknięta. Ale zestawiając powyższe jej zachowania, dziwi mnie, że nie pyta i ją to nie obchodzi, czy się z kimś widuje oprócz niej, nie jest zazdrosna o moją koleżankę, ani, ani nie zadaje pytań pośrednich na temat nas. Na 15 randek tylko w sumie po dwóch zapytała, kiedy się ponownie widzimy. A tak to pocałunek w usta i papa. Po prostu analizując te jej gadanie o kolegach, spotkania z nimi na rower, i nie rezygnowanie z wyjazdu sam na sam w wakacje z innym gościem, a spotykając się ze mną przez trzy miesiące i nie pytając o wyłączność mnie, nie wiem, czy tracić na nią czas i się angażować. Jak to przyspieszyć i sprawdzić, o co jej chodzi, aby nie tracić czasu? Ile dawać czasu maks takiej kobiecie? Ponieważ nie ma takiego jasnego powodu, aby zakończyć znajomość ze względów znaków wysokiego zainteresowania, trochę czuję, jakby brała mnie na przetrzymanie, co mi się nie podoba. Podjąłem ostatnią decyzję, że zacznę spotykać się, zagadywać i randkować z innymi kobietami. To kobieta, która ma 33 lata. Wnioski i analizy mam dzięki materiałom, które mam od ciebie. Dzięki którym czuję, że nie jestem bezbronny i mam kontrolę nad relacjami z kobietami. Czasami się zastanawiam, czy nie popadam w paranoję i nie jestem zaborczy. Ale zawsze zadaję sobie pytanie, co ja bym zrobił na jej miejscu. I odpowiedź jest taka sama. Przyłknąłbym oko na to, że nie pyta o wyłączność, skoro wszystko inne jest super. Ale jednak kontynuowanie relacji niby z kolegami to dla mnie zły znak i niespójny. Zwłaszcza że mam doświadczenie w tej materii. Po 30-letniej kobiecie oczekuje się jednak pewnej wiedzy i dojrzałości. Rozmowę delikatną postaram się przeprowadzić wcześniej w najbliższym czasie i jeżeli nie będzie z jej strony ochoty rezygnacji z wyjazdu z tym gościem, to zrywam relację bez słowa. 3,5 miesiąca na ustalenie wyłączności to wystarczająco dużo czasu. A tak, to mam wrażenie, że ona udaje niby wysokie zainteresowanie, nie chce się jasno deklarować, bo nie chce mieć wyrzutów sumienia na wypadek, jakby jej nie wyszło z innym, na przykład tym nadzianym. To wtedy niby nie byliśmy przecież razem, nie trzeba niczego zrywać. Tak to rozumiem. Bo sam bym chyba tak robił, jakbym nie był pewny danej dziewczyny. Wyciągając wnioski, to i tak z każdą następną dziewczyną zauważyłem, że jestem lepszy, bardziej czujny. Nauczyłem się panować nad emocjami, obserwować, działać. Magluję twoje materiały cały czas, plus literaturę, którą polecasz. Pozdrawiam, Szymon. Moja odpowiedź: Hej, Szymon! Tak, podsumowując, oszczędzi czas, możesz właśnie poprzez rozmowę w stylu: Czy chciałabyś, żebym pojechał z koleżanką w Beskidy? Sam na sam? Dlaczego nie pojedziesz ze mną od Beskidy, z chłopakiem, z którym spotykasz się od trzech miesięcy? Poza tym przedstawiłeś bardzo dobry plan i wniosek, że ona cię bezczelnie trzyma w rezerwie, jakby jej nie wyszło z kimś innym. I cały czas zostawia sobie otwartą furtkę do poznawania nowych facetów pod pretekstem i przykrywką, że to tylko kolega. I nie chce ustalić z tobą wyłączności, i nie przeszkadza jej to, że spotykasz się z koleżanką lub to, że spotykasz się z innymi kobietami. Także świetne wnioski i analiza. Gratuluję bycia uważnym, cierpliwości i obserwowania istotnych szczegółów i niespójności w zachowaniu tej kobiety. Wątpię, żeby ona cię utrzymała. Jak ona dalej nie będzie pytać o częstsze spotkania regularnie, ani o to, czy przestałeś się spotykać z innymi dziewczynami, to masz w połączeniu z jej pozostałymi zachowaniami pewny sygnał, że ona cię faktycznie trzyma w rezerwie i nadal się rozgląda za innymi facetami, za kimś być może lepszym. Jeden kumpel od roweru z pracy, z którym spotyka się nieraz częściej niż z tobą, oraz drugi, z którym jedzie na wycieczkę sam na sam, będąc w związku podobno z tobą, spotykając się trzy miesiące? Niedobrze to wygląda. Polecam również artykuł, co robić gdy dziewczyna mówi o innych facetach. Cztery gotowe odpowiedzi. Ten artykuł dotyczył sytuacji, w której jeszcze nie wiadomo, czy będziecie razem w związku i wtedy bez sensu jest się napinać o to, że dziewczyna spotyka się z kimś innym i tam są gotowe odpowiedzi, jak reagować, żeby nie okazywać zazdrości, kiedy jeszcze nie jesteście razem. Ale tutaj sytuacja jest inna, kiedy już się spotykacie ponad dwa miesiące, a nawet trzy, więc raczej powinno być wiadome, czy jesteście razem w związku, czy nie. A tutaj dziewczyna nie zachowuje się do końca jak stała dziewczyna, spotyka się z innymi, jedzie gdzieś na wyjazdy z jakimś kolegą, nie chce ustalić wyłączności, mówi, że to jeszcze za wcześnie, że to dziecinne. Nie chce się określić. Bardzo dobrze, żebyś ty postępował tak samo jak ona i takiej dziewczynie nigdy nie dawał wyłączności i nie traktował jej jak stałej dziewczyny. Bo skoro ona nie jest gotowa do bycia twoją dziewczyną na wyłączność i nie jest gotowa do zaprzestania kontaktów z byłymi lub niedoszłymi facetami, to dlaczego ty miałbyś dawać jej stuprocentową lojalność i wyłączność? To wtedy to jest relacja jednostronna. Nie dajmy się tak wykorzystywać. Dlatego nie ufaj żadnej dziewczynie, dopóki nie zapyta o wyłączność i nie oznajmi ci, że ona się już nie spotyka z innymi facetami. I ma nadzieję, że Ty również spotykasz się tylko i wyłącznie z nią. Oraz powinna dziewczyna, jako stała dziewczyna, regularnie inicjować częstsze spotkania. Mówię o tym dokładnie w materiałach, jak zdobyć dziewczynę w 12 randek i jak utrzymać związek. W przeciwnym wypadku, jeżeli pomijasz te kroki, czyli w ogóle tych kroków w 12 kroków do związku nie znasz, tego planu 12 randek nie znasz, nie wiesz, jak odczytać prawdziwe zainteresowanie kobiety lub jego brak, to sobie odbierasz możliwość kontroli nad relacją i nie wiesz wtedy, czy ona jest szczerze zainteresowana, czy nie szczerze, czy zabija nudę, czy spotyka się z tobą, bo naprawdę jej się podobasz i na jakim poziomie jest jej zainteresowanie, bo sam zakładasz, że skoro się spotyka, to pewnie jest zainteresowana, ale to nie zawsze jest prawdą. Więc po to są te kroki, żebyś mógł zawsze, na każdym etapie sprawdzić, jaki jest prawdziwy poziom zainteresowania kobiety, jakie są jej intencje, jakie są jej zamiary, jaki jest jej charakter, jakie są jej wartości, i trzeba mieć to na uwadze, ponieważ inaczej możemy być typowymi frajerami, którzy są bezczelnie wykorzystywani jako koło zapasowe, żeby dziewczyna nie była sama nie czuła się samotna, żeby miała kogoś w rezerwie, jakby jej nie wyszło z kimś innym. A taki delikwent teraz sobie myśli, że o, wow, super! Dziewczyna się ze mną spotyka już dwa miesiące, ekstra! Ale co z tego, skoro ona cały czas się spotyka z innymi facetami, a tobie wmawia, że to tylko koledzy i to nic nie znaczy, a potem nagle się dowiaduje, że ona jednak tak jest kimś innym. Dlatego zachowuj się podobnie. Zawsze randkuj z wieloma dziewczynami, dopóki któraś na serio się nie wykaże, że chce być na bank tylko z tobą. Taka natura randkowania. To jest taka dżungla. Nie ma sentymentów. W przeciwnym wypadku ryzykujesz właśnie, że wbijesz się na przykład na taką profesjonalną randkowiczkę albo niedowartościowaną wampirkę uwagi, która potrzebuje mieć. Wielu adoratorów i nie chce się wobec żadnego jakoś bardziej deklarować. Jedynie sobie jakiegoś zaparkuje na chwilę na półce, żeby się nie nazywało, że jest sama, ale jak już się dowartościuje albo jej się znudzi, to teraz będzie miała kolejnego, który już się za nią na przykład uganiał i teraz potrzebuje wsparcia może w jakiejś innej sferze, to sobie zmieni chłopaka. Różne dziewczyny mają pomysły na to, jak wykorzystywać facetów. A tymczasem sam sobie odetniesz lepsze opcje. Czyli sam przestajesz poznawać inne, ciekawe, wartościowe dziewczyny, o ile to możliwe. Bo jesteś już lojalny wobec jakiejś dziewczyny, która w ogóle jest niepewna ciebie. To jest bez sensu odcinanie sobie opcji w ten sposób. Spytaj tą dziewczynę, dlaczego ona nie chce, żebyś z nią też pojechał. Ty na przykład pójdziesz sobie na spacer, ona pojeździ na koniu. Może nawet tam być ten kolega. Ale jedziecie wtedy jako para. Gdyby taka dziewczyna pojechała na wczasy z kolegą sam na sam, będąc w relacji z tobą w czteromiesięcznym związku, to już nie jest istotne, co wy tam sobie ustaliliście, czy też nie, ale spotyka się z kimś regularnie, cztery miesiące, więc można zakładać, że jest to, no, powinien być to już związek, powinniście wiedzieć, czy chcecie być razem, na wyłączność, czy też nie. Spotykacie się regularnie, więc teraz dziewczyny zakładają, że jesteście razem, czy tak samo możesz zakładać. Jeżeli ona się tak idealnie zachowuje, czyli nie byłoby tych innych facetów, to też byś mógł założyć. Czyli jeżeli zachow... dziewczyna zachowuje się perfekcyjnie, ale nie pyta o tą wyłączność, ani nic takiego, no to wtedy możesz założyć, że, okej, okay, ona mnie traktuje jak chłopaka i traktuje mnie wyśmienicie. Traktuje mnie bardzo dobrze. Jest w pełni lojalna, zaangażowana, inicjuje spotkania, pomysły, stara się, jest bardzo zainteresowana na spotkaniach, więc wow, ona jest świetną dziewczyną. I to mi nie przeszkadza, że ona nie zapytała się o tą wyłączność czy coś takiego, bo wszystko inne jest idealne. Ale co jeżeli nie jest? To jest poważny problem. Że nie dość, że nie zapytała, co jest między wami? ani o to, czy jesteście razem na wyłączność, nie zapytała o to, że się nie spotykasz z innymi dziewczynami, i tak dalej, to jeszcze na dodatek ona się spotyka z innymi facetami. Lub są inne wątpliwości, że dziewczyna na przykład jest bierna, źle się zachowuje, jest mało zaangażowana. Masz wątpliwości, czy ona zabija z tobą czas. To wtedy bardzo niedobrze, że ona nie pyta o to, co jest między wami. Dlatego w takiej sytuacji, gdyby taka dziewczyna pojechała na wczasy z kolegą sam na sam, będąc w czteromiesięcznej relacji, to w dniu jej wyjazdu zniknęłbym z jej życia. Zniknąłbym z jej życia i nigdy więcej się nie odzywał. Ona by doskonale wiedziała o co chodziło. Bo rozmawialiśmy o tym wcześniej i nie byłem z tego zadowolony, tłumaczyłem jej: hej, jesteśmy razem na wyłączność, czy nie? To i, i, jak to ma? Jesteśmy razem na wyłączność, a ty jedziesz z kimś na wycieczkę sam na sam? Więc gdyby dziewczyna faktycznie pojechała na tą wycieczkę, to zobaczyłaby jej ostatni raz w swoim życiu. Bez wyjaśnień, bez rozstania, bez gadania, bo tak naprawdę to niczego między wami nie było, skoro ona w tak bezczelny sposób by cię potraktowała i okazywała ci kompletny brak szacunku i brak lojalności. Także wymagaj od kobiet szacunku, który ci się należy jako stałemu, fajnemu chłopakowi. Wymagaj szacunku i dzięki temu będziesz skreślał szybciej i rozpoznawał toksyczne, niezainteresowane, nieszanujące facetów kobiety. Wymagaj szacunku, a będziesz otrzymywał szacunek. Wymagaj szacunku i nie pozwalaj na nic innego. Oczywiście nie jak macho, który się obraża za każdą pierdołę i wymaga jakichś abstrakcyjnych rzeczy. Tylko wymagaj podstawowego szacunku i lojalności, który należy się w zdrowym, normalnym związku. Wymagaj szacunku i kooperacji, a jak nie, to stajonara. Po prostu zostaw taką dziewczynę, żeby się ktoś inny z nią męczył. A ty oszczędzaj swój czas, bo im szybciej skreślasz kobiety, tym szybciej znajdziesz jakąś wartościową, normalną, oddaną. Nie ma sensu zgrywać, że nie ma problemu, bo to jest sprawa szacunku i lojalności, a nie zazdrości i kontrolowania. Dlaczego? Ponieważ macie staż. Trzy miesiące, dwa miesiące powinniście wiedzieć, czy chcecie być chłopakiem i dziewczyną, czy też nie. Polecam też artykuł o tym, Dziewczyna spotyka się z innymi chłopakami lub przyjacielem. Czy pozwalać jej na to? Jak wpiszesz, dziewczyna spotyka się z innymi chłopakami lub przyjacielem. Czy pozwalać? To wtedy będziesz miał super artykuł o dziewczynach, które są takimi atencjuszkami i potrzebują ciągle wielu orbiterów. Jest różnica między zazdrością i kontrolą, gdy sytuacja jest mało istotna z punktu widzenia wierności. Jest nieunikniona. Na przykład kontakty z kolegami w pracy a nie poza pracą, które nie są obowiązkowe. Więc wspólne wakacje z kolegą w stałym związku to jest naprawdę plucie nam w twarz i mówienie, że deszcz pada. Chyba że ona cię ewentualnie zaprosi i powie, żebyś jechał z nią jako jej chłopak. Także wygląda, że jest to typowo toksyczna kobieta atencjuszka. Generalnie zainteresowane i oddanej dziewczynie nigdy by coś takiego nie przyszło do głowy. Tylko odwołałaby tamtego kolesia bez skrupułów. Czyli nie dość, że jest to profesjonalna randkowiczka, niestabilne, emocjonalnie niedowartościowane dziecko atencjuszka, która bawi się uczuciami facetów w wieku ponad 30 lat dwulicowa aktorka udająca zainteresowanie, niespójna i trzyma się w rezerwie na wszelki wypadek jako koło zapasowe, żeby nie być sama, jakby jej nie wyszło z kimś innym. To jest okropne. Na dodatek, potencjalna materialistka, która próbuje sprawdzić, czy jej nie wyjdzie z jakimś nadzianym kolegą. Polecam też artykuł wyszukać. Dziewczyna zostawiła mnie dla byłego po siedmiu miesiącach związku. O tym, jak mężczyzna nie zwrócił uwagi na to, że dziewczyna przez 7 miesięcy związku utrzymywała kontakt z byłym, może nie taki bezpośredni, ale utrzymywała kontakt z jego rodziną. Co było równie Niedopuszczalne, jak spotykanie się z nim samym. I przez 7 miesięcy czaiła się, żeby do niego wrócić, i wykorzystywała chłopaka, żeby nie być sama. Powodzenia obserwuj ją jak jastrząb i pamiętaj: przestrzegając zasad, jesteś bezpieczny. Masz materiały. Jak zdobyć dziewczynę 12 randek i ją utrzymać? Jak utrzymać związek z kobietą? Jak rozpoznać prawdziwe zainteresowanie lub jego brak? 12 kroków do związku, które ujawniają zainteresowanie kobiety. Masz kompletny plan działania i świetnie go stosujesz. Gratuluję. Życzę dalszych sukcesów i znajdywania kobiet szybciej, dzięki skreślaniu sprawniej kobiet, które prawdopodobnie udają, są tylko aktorkami, a to jest nagminne, że kobiety udają, żeby zrealizować jakiś swój cel, tak zwaną swoją agendę, żeby na przykład nie być same, żeby się dowartościować, żeby kogoś mieć na wesele, na wakacje, na sylwestra. Różne kobiety mają powody do spotykania się i nieraz niestety udawania wysokiego zainteresowania i po to są te zasady, żeby rozpoznać takie bezczelne manipulowanie i udawanie prawdziwego zaangażowania. Polecam również zapisać się na newsletter, w którym otrzymasz odpowiedzi na częste pytania i problemy, link do Newslettera i porad mailowych znajdziesz poniżej tego nagrania w opisie. A także polecam ci pełne materiały 12 randek: Jak zdobyć dziewczynę, 12 kroków, które sprawdzają zainteresowanie kobiety, jak utrzymać związek i tym podobne materiały dotyczące randkowania i budowania udanego związku z kobietą. Jeżeli nagranie było dla Ciebie pomocne, daj kciuka w górę, subskrybuj kanał, pozdrawiam Cię. Do następnego razu napisz w komentarzu: Jak tobie dziewczyna robiła wodę z mózgu, opowiadając, że spotyka się tylko z kolegą i to nic nie znaczy. Daj znać, jakie są Twoje doświadczenia w tym temacie. Trzymaj się, cześć.